Kolejny. O, ależ silny. O, ależ silny. Tutaj może wydarzyć się naprawdę bardzo, bardzo dużo. O, zobaczcie, jak chodzi. No, chwila prawdy. Czy ostatnia miejscówka Ace'a da jakieś okonie? Chyba największy dzisiaj. I oko ławica za nim szła. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. W odcinku, mam nadzieję, dosyć specjalnym, dlatego że dzisiaj wybieramy się nad gęste łąki i nad tymi łąkami mam zamiar łowić okonie i być może również szczupaki. Nie bez powodu wybrałem taki temat dzisiejszego odcinka. Byłem tutaj wczoraj na prywatnym wędkowaniu, kamerę sportową miałem gdzieś tam w plecaku, ściągnąłem koszulkę i po prostu chciałem na spokojnie powędkować. Bez kamery czuję się jak bez ręki już w tym momencie i absolutnie nie mam nic do nagrywania każdego mojego wypadu. Po prostu czasami są takie dni, że chcę odciąć się od tego wszystkiego, na spokojnie powędkować. Myślę, że rozumiecie mnie doskonale. I Posejdon tak chciał chyba mnie ukarać trochę za brak tej kamery, bo połapałem naprawdę przyzwoitych okoni i trafiłem pięknego 80-centymetrowego szczupaka na okoniówkę do 7 gramów na tej łące. Cieniutki fluorokarbon, cieniutka plecionka, kij wygięty w pół przez cały hol. Niesamowita historia. Gdzieś tam jedną ręką wyciągnąłem z plecaka kamerę sportową, parę odjazdów nagrałem. Zobaczycie to na jednym z kolejnych odcinków. Natomiast no ogólnie z tego łowienia oczywiście odcinka nie będzie. Dzisiaj zabrałem kamerę i dzisiaj chcę to powtórzyć, dlatego że jest to zdecydowanie wyjątkowy rok. Pomijając już wszystkie inne anomalia, na tej wodzie przez ostatnich kilka lat nie było prawie roślinności. Oczywiście są trzciny, oczywiście są lilie, gdzieś tam pojedyncza rdesnica gdzieś tam po brzegach, natomiast tak zarośniętych łąk nie było tutaj od lat. One były kiedyś, to nie jest tak, że nagle urosły, natomiast nie wiem dlaczego, ale przez ostatnich parę lat tej roślinności praktycznie nie było. Teraz jest piękna, gęsta, trzyma drobnicę, a jak trzyma drobnicę, to trzyma również drapieżniki. Zabieram ze sobą popery, woblerki, gumy, obrotówki i ruszam na łąkę. Zaczynam od pierwszej małej łączki, która wczoraj mi dała bardzo dużo okoni, natomiast strasznie małych. Złapałem tutaj myślę, że ze 30 ryb w 35 rzutach, ale okonki były naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Natomiast no, jest to miejsce po drodze. To nie jest tak, że muszę zbaczać ostro z trasy, żeby tutaj podpłynąć i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby to miejsce zupełnie odpuścić. Nawet jeżeli wczoraj brały tutaj tylko malutkie okonki, no to jest jednak jakiś powód, dla którego te okonie tutaj są. Także albo mają sporo pokarmu i prędzej czy później wejdą tutaj grubsze okonie, albo przy tych małych okonkach będzie kręcił się jakiś szczupak. Zawsze warto takie miejsca sprawdzić. Nie będę poświęcał mu jakoś super dużo czasu, skoro mam ciekawsze miejsca przed sobą, ale parę rzutów na pewno zrobię. Zaczynam od Bullet Popa, tego niewielkiego poperka, na którego ostatnio miałem branie szczupaka na filmie, który mam nadzieję już widzieliście. I tutaj nad tą najgęstszą roślinnością trochę pochlapię. Pogoda idealna, lekka falka jak najbardziej się przyda, ale nie za mocna, nie będzie przeszkadzać właśnie przy łowieniu z powierzchni. Mam parę poperków, mam parę przynęt powierzchniowych, mam trochę woblerów, mam trochę obrotówek. Naprawdę jestem dzisiaj bardzo dobrze przygotowany na łowienie tego typu. I nie chcę krakać, ale zazwyczaj im lepiej jestem przygotowany, tym potem gorzej z rybami, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że znajdę je. Oczywiście nie liczę na kolejnego pięknego szczupaka dzień po dniu, no bo pamiętajmy, że to są Mazury, to jest moja woda i tutaj takie rzeczy dzieją się tylko w wyjątkowych okolicznościach, raz na 30 tysięcy lat. Ale jakby parę okonków strzeliło w poperka, jakiś nieduży szczupaczek, trochę ryb jakby wyjechało z tej łąki, to naprawdę byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Ustawiłem się
w kolejnym miejscu. To też jeszcze nie jest ta docelowa łąka. Tutaj co prawda wczoraj już miałem fajne ryby, ale nie z powierzchni. Tutaj bliżej łodzi, zresztą gdzie się spawiał klej, a myślę, że widzicie to, po prostu te ryby wychodziły, pukały. Pojedyncze brania, ale naprawdę spoko okonie. I to miejsce myślę, że kojarzycie. Ja tutaj łowiłem wiele razy płoteczki i między tą wyspą a tym brzegiem jest taki pas bardzo płytkiej wody, tutaj jest kilkanaście metrów głębokości, tutaj jest dosłownie 1,5 metra. I z 10 lat temu, może 8, może 7, były tutaj piękne łąki. Potem, tak samo jak w tych innych miejscach, przez ładnych kilka lat, aż do tego roku nie było absolutnie w ogóle zielska. Teraz znów są piękne łąki, także nie pozostaje mi nic innego, jak trochę porzucać. Wieje chyba troszkę za mocno na popera, także zakładam obrotóweczkę i spróbujemy zrobić tutaj parę rzutów i może coś dopaść. Obrotówka Rega TR, jeden z prototypów, robiony przez Roberta Taszarka na moich oczach, z czego jestem bardzo dumny. Myślę, że widzieliście te odcinki. Hamulec ustawiony dosyć mocno, dlatego że mogą tutaj się trafić szczupaki. Jak będę wiedział, że to okoń, to po prostu hamulec rozkręcę, bo kijek mam dosyć sztywny, bardzo szybki przede wszystkim. Także te niewielkie okonie może mi zrzucać, jeżeli nie będę miał lżej ustawionego hamulca. Oczywiście na tych niewielkich okoniach mi aż tak mocno nie zależy, no ale trzeba mieć to na uwadze. O, ależ tu się spławiał klej, tu muszą być okonie, nie ma siły. Teraz wyszło słońce, myślę, że widzicie te łąki przede mną. Pięknie to wygląda. I tutaj wszędzie pode mną też jest trochę roślinności, ale po prostu jest więcej czystej wody. Ten pierwszy spadek. Hop, wyskoczył okonek. Ale taki dosłownie jest 12 cm. Puknął przy samej łódce. Siedzi. Pierwszy okonek, nie za duży, ale też nie zupełnie mały. Fajny garbusek. Bardzo sympatyczny. I bardzo sympatycznie mnie skaleczył. Okonie oczywiście nie gryzą, nie bójcie się, ale mają bardzo ostre promienie napinające i właśnie na jeden z nich się niestety ejsik amator nadział. Ryba na razie do podbieraka, żeby nie odprowadził ławicy i wracamy do łowienia. Ależ puknął pięknie. Malutki, ale walnięcie, że hej. Obrotówka spora, ryba maleńka. Taki nie powinien odprowadzić ławicy. Zresztą w takim miejscu, prawdę mówiąc, nie spodziewam się, żeby jednak ryby zniknęły na dobre. Tutaj najprawdopodobniej te okonie cały czas migrują. Jest lato, pływają za tą kleją, raz żerują głębiej, raz płycej, raz w ogóle nie żerują. I cały czas zmieniają miejsce. To nie jest tak, że stoi w jednym miejscu ławica i tak jak jesienią łowi się z jednego punktu praktycznie ryby, tutaj te okonie cały czas pływają. Także tak na dobrą sprawę, w takim miejscu mógłbym stać cały dzień i myślę, że te brania byłyby w cudzysłowie cały czas. Nie będę stał tutaj cały dzień na pewno, dlatego że mam jeszcze lepszą łąkę w planach, no ale musiałem się tutaj zatrzymać chociaż na trochę. Kijek to oczywiście mój ukochany, ale niestety najdroższy kijek, Abu Garcia Rock Sweeper, do 15 gramów. Kijek, na którego połapałem ogromnych okoni w Szwecji. Połapałem na niego piękne ryby właśnie z Robertem Taszarkiem. Masę średniej wielkości szczupaków mi już wyjął. Taka okoniówka, ale z naprawdę fajnym zapasem mocy. I wybrałem ten kijek nie dlatego, że tyle kosztuje. Wybrałem go dlatego, że może mi tutaj trochę w tym zielsku pomóc w razie, gdyby był jakiś większy okoń albo fajny szczupak. Jest! Kolejny. Ależ silny. Niesamowicie. Widziałem go. Nie jest za wielki. Też ładna ryba. Ale nie jakoś potwornie wielka, ale widzieliście w jakiej kondycji. Też taka rybka około 25 cm. Fajny.
Dopłynąłem w końcu do tej najciekawszej moim zdaniem łąki, tej, która wczoraj dała najwięcej ryb, no i tego szczupaka oczywiście. Nie napalam się na to, że dzisiaj znowu padną jakieś piękne okonie i do tego jeszcze przyłowy szczupaka. Jestem co prawda przygotowany na to znacznie lepiej niż wczoraj, ale oczywiście nie nastawiam się, że tak będzie. Mam nadzieję po prostu, że nic się nie zmieniło z pogodą. Zaczynam od obrotówki, wieje trochę za mocno na popera, ale mam ze sobą i woblerki, i obrotówki, i wahadła, i mocno pracujące gumy, wszystko to, co w tej zielonej wodzie powinno być dobrze wyczuwalne, dobrze widoczne, no i to, co da się poprowadzić nad taką gęstą łąką. Dość gadania, trzymajcie kciuki. Tutaj może wydarzyć się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zatrzymałem się na 2,5 metrach, dokładnie na samym rozpoczęciu tej łąki. I z wiatrem będę rzucał wzdłuż niej tutaj wszędzie. Zaszło słońce niestety, nie widzę tych najgęstszych kęp zielska, które wychodzą aż po samą powierzchnię. Szkoda, bo zaraz mogę przypadkiem rzucić w sam środek. I przynęty raczej nie stracę, bo to jest zielsko, które puszcza. Aj, było fajne branie o konia. W pierwszym rzucie, proszę bardzo. Przynęty raczej nie stracę, bo to zielsko puszcza. Ale no nic fajnego przeciągnąć przez całą miejscówkę jakiejś kępy zielska. Także mam nadzieję, że zaraz słońce wyjdzie, zlokalizuję sobie te punkty i będę wiedział, gdzie mniej więcej rzucać. Brania mogą być absolutnie wszędzie, drobnica się kręci absolutnie wszędzie, także i przy samej łodzi, i na pełnym wyrzucie może być piękny okoń, może być malutki garbusek, może być również szczupak, także podekscytowanie sięga zenitu. Mam nadzieję tylko, że Posejdon no nie obraził się na mnie za to, że wczoraj nie kręciłem i da mi dzisiaj też chociaż część tych ryb, które złowiłem wczoraj. O, zobaczcie, maleńki zaskroniec. Tegoroczny wąż na pewno, ależ mi krusek. Spokojnie, większy okoń by go zjadł, a szczupak już zupełnie, także jak zaraz będzie jakieś chlapnięcie głośne, to następnym razem zabiorę jakieś wężowe przynęty też. Ciekawy jestem, czy do poperka wyjdą. Jeszcze ze 2 rzuty na obrotówkę i potem pochlapię tutaj chwilę, póki nie ma większej fali. O, ależ to leci z wiatrem. Siedzi. No i ten trochę lepszy. Raczej nie za dużo, ale już taki prawdopodobnie wymiarowy. O, tak jest, przyzwoity. Taki już całkiem fajny i zobaczcie, co wypluł. Malutka płoteczka. Wylęk drobnej płoci się tutaj kręci i na niej żerują. Ależ maluszek. Niesamowite, że takie okoneczki biją w taką obrotówkę. Uciekaj. Szukamy dalej. Popłynę na chwilę na tą wielką górkę, na której łowiłem szczupaki w maju. Ona też pięknie zarosła. Na spadach nic nie widać, no ale może akurat w tym zielsku siedzą. Oczywiście wpływam tutaj z myślą o koniach. Za szczupaka się nie obrażę, mam przypon stalowy założony. Ale raczej po prostu szukam podobnych miejsc do tamtej łąki, żeby zlokalizować okonie. No jak nie ma ich na spadach, to może akurat właśnie siedzą w tym zielsku. Niesamowite, że się tutaj nic nie spławia. Naprawdę myślałem, że górka tak zarośnięta o tej porze roku będzie tutaj kipić życiem. Jakiś czas temu myślałem w ogóle o tym, żeby spróbować tutaj stanąć za jałorybem niedaleko tej roślinności. I myślę, że wiecie, o jaki gatunek mi chodziło w dużej mierze. Bo przy takiej łące te liny powinny się kręcić. No ale tutaj nie ma życia w ogóle. Zobaczcie, puste spady, ani drobniczki, ani okonka. Niesamowita historia.
Gdzie te ryby są? 23 metry prawie pode mną, ale już na horyzoncie widać tą góreczkę. No i zobaczymy. Będą ryby? To popróbuję, to powalczę. Nie będzie, to uciekamy w zupełnie inne miejsca. No, chwila prawdy. Zazwyczaj tutaj na szczycie właśnie były. Ależ pustynia. Co tu się dzieje? Niesamowite. Ani jednej ryby. Masakra. Wracam na łąkę, z godzinkę posiedzę, jak nic ciekawego, to wracam na poprzednią górkę, jak nic ciekawego, to wracam na poprzednią górkę, tak do wieczora. O, fajna ryba. O, tylko go pochwaliłem i spadł takie 22-3 cm, ale dosyć fajny, szeroki. Tylko, że no takich okoni powinno być więcej. No, i to też chyba taki koło w miaru. Czyżbym je znalazł w końcu? Prawie w tym samym miejscu branie. Tak jest, fajna ryba. Naprawdę spoko okoń. Póki co do podbieraka i szybko w to samo miejsce. Bo jeden to może być przypadek, ale dwa z tego samego miejsca, no to już znaczy, że szła tamtędy ławiczka. Teraz pytanie, jak szybko stamtąd zniknie i gdzie popłynie? To jest to właśnie, to jest to, o czym od początku mówię. One cały czas migrują. Jak się je trafi im pod pysk, jak się trafi akurat na ławicę, to jest bem, 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 branie za braniem, zabawa niesamowita. Ale jak tylko odejdą, znowu. To zapomnij, że połapiesz. Siedzi. No i też taki koło wymiaru. Trzecia ryba, prawie z tego samego miejsca. O, może być lepszy trochę? Nie, podobny. Opa. Ale fajny, fajny. To już są takie 22-23 cm, przyzwoite okonki, naprawdę z takimi rybami jest już zabawa nawet na trochę mocniejszym sprzęcie. I ja wcale nie potrzebuję dużo większych tych ryb, niech takich będzie trochę i już będzie frajda. Ale to tylko pokazuje, jak te ryby migrują, jak te ryby się przemieszczają bez przerwy, to o czym mówiłem. Ewidentnie trafiłem ławiczkę. I zobaczcie, wcale nie w jakimś szczególnym miejscu, wcale nie tam, gdzie spławia się najwięcej uklei, wcale nie przy jakimś zielsku. Rzuciłem w to miejsce, bo po prostu wiem, że ich trzeba szukać. I akurat trafiłem, ale już widać cisza. Już gdzieś odeszły. Zupełnie ucichło, także to tylko ułatwia moją decyzję. Lecimy na kolejne, ostatnie miejsce. No, chwila prawdy. Czy ostatnia miejscówka Ace'a da jakieś okonie? Siedzi. Ach, wszedł w zielsko. Wyszedł. Nie za duży, ale grubasek. I ustawiam się na ostatnią godzinę.
4 metry pode mną, w zasięgu rzutu i łąka ta głębsza, i łąka ta super płytka, i spady tutaj zarówno tej górki podwodnej, było ładne branie od razu, tej górki podwodnej i również spady wyspy obok mnie, także jestem w stanie obłowić tutaj naprawdę wszystkie potencjalne miejsca, gdzie te okonie mogą być. Pytanie tylko właśnie, czy są i czy są głodne. Pierwszy rzut, było puknięcie, całkiem ładne. O, drugie, siedzi. O. Nie za duży, wypiął się. Nawet go nie zaciąłem, ale to dobry znak. Dobry znak. I siedzi. Lepszy. Lepszy. Dobry okoń. Dobry okoń jest. Chyba największy dzisiaj. I jaka ławica za nim szła. Wezmę go pod bierakiem. O, tak jest. Zobaczcie, ryba już 25-27 cm. Naprawdę spoko i za nim płynęło jeszcze kilka. Czyżby moja cierpliwość miała być wynagrodzona? Zaraz się okaże. Wiaterek się uspokoił zupełnie, było znowu branie. Wiaterek się zupełnie uspokoił. Drobnicy spławia się po prostu mnóstwo. Pięknie. Oleż branie. Oleż piekielne uderzenie. Niesamowite walnięcie. I też fajny okoń będzie. Też ładny okoń. Ależ uderzył. Coś pięknego. Opa. Trochę mniejszy, ale też już bardzo fajny. Co wam Ejsik zawsze powtarza? Nie poddajemy się. Nie spodziewam się raczej potworów, bo latem, prawdę mówiąc, nie złowiłem nigdy większego okonia niż 35 cm. Może 36, no w każdym razie nie dużo większe ryby. Jest okoń następny. Też całkiem ładny będzie. Nigdy 40-taka nie złowiłem, także raczej nie spodziewam się za bardzo, żeby to się miało zmienić. Przynajmniej szanse na to nie są jakieś ogromne, ale takie okonie mi wystarczą. Takie okonie wystarczą. Oh. No i teraz pytanie, czy naszła na nie pora i dlatego się uaktywniły? I na tamtej łące też by brały? Czy po prostu jednak tutaj jest ich więcej? Może to właśnie, że to jest mniejsze miejsce i łatwiej jest mi tutaj zlokalizować te okonie. Ja rzucam teraz wzdłuż stoku i prawdę mówiąc, no gdzie by się te okonie nie pokazały, to tam powinny moją obrotówkę znaleźć. Przynajmniej w teorii. A na tamtej łące one mogły być absolutnie wszędzie. No, ciekawe, bardzo ciekawe i chętnie bym to sprawdził, no ale niestety na tamtą łąkę, tak jak mówiłem, mam 50 minut prawie płynięcia ze slipu, no i nie mogę sobie pozwolić, żeby siedzieć tam do późnego wieczora. Siedzi. Rzuciłem w drugą stronę zupełnie. Pod trzcinkę, nie za duży, ale jest. Opa. I siedzi. Taka sama sytuacja. Obrotówka wpadła do wody, dosłownie dwa ruchy korbką i uderzenie, i też taki średniaczek będzie. O, trochę lepszy. Trochę fajniejszy. Natychmiast branie. Rzuciłem trochę głębiej. O, niezła rybka będzie. Fajny okoń. Rzuciłem trochę głębiej i w zasadzie dosłownie ruszyłem tylko
obrotówką i fajne uderzenie. Teraz się uaktywnił. Fajny, fajny, całkiem fajny. Opa. Siedzi. Ładny. Fajny, tym razem bardzo blisko zielska. No, dobra ryba. Bardzo blisko zielska, masa drobniczki, parę ruchów korbką dosłownie i uderzył. Raz, potem drugi raz. O, zobaczcie jak chodzi. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. Fajny, fajny, fajny grubasek. Dobry. Bardzo fajny okonek już. Naprawdę nie mogę się nadziwić, jak to jest. Jedna ryba z 7 metrów przy samym dnie, druga ryba z 4 metrów w toni, trzecia ryba spod samego zielska, czwarta na płytkim blaciku, piąta spod samej trzciny i praktycznie w żadnym miejscu nie ma powtarzalności w braniach. Z praktycznie żadnego miejsca nie wyjąłem więcej niż 2-3 ryb, nawet 3 nie wyjąłem. Z jednego miejsca. Tak muszą migrować. Wiem, że się powtarzam po raz enty i pewnie połowę z tego wyrzucę z filmu, bo nie można mnie słuchać, ale po prostu dla mnie to jest niesamowite, jak te ryby podróżują. Także pamiętajcie raz jeszcze, nie wolno się poddawać po pierwsze, a po drugie trzeba kombinować, trzeba szukać tych ryb w przeróżnych miejscach. Nie wolno się zamknąć w jeden schemat. To, że złapałem pierwsze 2 okonie w toni na 4 metrach, to nie znaczy, że cały dzień powinienem tak samo łowić. To, że 2 brania potem były przy trzcinkach, to wcale nie znaczy, że powinienem na te trzciny się przerzucić. I jak trzeba tak szukać tych okoni, to koniecznie przynęta do tego odpowiednia. Albo bardzo mocno, fajnie pracująca guma, albo jakiś uniwersalny woblerek, albo właśnie wahadełko, czy obrotówka. I cały czas rzucać, nie poddawać się. Ja stoję tutaj łącznie za 40 minut i tak mniej więcej co 5, co 7 minut mam branie. Jak już mi się wydaje, że coś wiem, że już coś odkryłem, coś rozgryzłem, następne branie mam w zupełnie innym miejscu. Oj, Posejdonie, ty czarodzieju. I co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Nagadałem się dzisiaj strasznie, wybaczcie, ale w takich sytuacjach naprawdę myślę, że parę słów trzeba powiedzieć. Niekoniecznie po to, żebyście nagle zaczęli łapać ogromne okonie, bo ja sam takich nie połapałem, ale chociażby po to, żebyście się nie poddawali. Bo ja wiem, jak to jest, znam doskonale to uczucie i przez te 2 dni przeżyłem to wielokrotnie, kiedy wpadacie na miejscówkę, jest pach, 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 okoń, okoń, okoń. I nagle totalna cisza, i zmiany przynęt, i zmiany prowadzenia, i kolega nawet, który jest największym szczęściarzem na świecie, nic nie daje kolejnych brań. Wiele osób w tym momencie się poddaje, wiele osób w tym momencie wraca do domu, bo uznaje, że zmieniło się ciśnienie, bo kalendarz brań mówi, że tych brań już nie będzie, bo faza księżyca nagle odpaliła i nie ma po co więcej siedzieć. Zawsze warto posiedzieć, szczególnie w taki dzień. Naprawdę nie powinienem was w ogóle namawiać, żeby w taką pogodę spędzić pół dnia nad wodą. Po jednym, po 2, po 3, wieczorem 5 czy 7 może mam ich w podbieraku. Niepotwornie wielkie, ale naprawdę sympatyczne, waleczne, w świetnej kondycji okonie. Czego chcieć więcej? Dzięki wielkie ekipa za dzisiaj. Połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.